Agnieszka Smoleń, dobry wieczór. Przed nami kolejne dni z bardzo zmienną pogodą. Jutro swoim zasięgiem obejmie nas płytki wyż z centrum nad Europą Środkową. Napłynie także cieplejsze polarno-morskie powietrze. W nocy sporo chmur i przelotne opady deszczu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, w górach chwilami silny. Na termometrach 9 stopni w Zakopanem i Nowym Targu, 11 w Nowym Sączu i Andrychowie. W Krakowie, Tarnowie i Olkuszu 12. Nad ranem mogą pojawić się mgły. Jutro zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami, zwłaszcza na południu regionu, spodziewamy się przelotnych opadów deszczu. Wiatr chwilami będzie porywisty. Najcieplej będzie jutro w Krakowie, Chrzanowie i Olkuszu. Termometry wskażą tam 24 stopnie. W Miechowie i Oświęcimiu 23, 22 w Andrychowie i Wadowicach. Najchłodniej w Zakopanem i Nowym Targu, tam maksymalnie 20 stopni. W Krakowie parasole mogą się dziś jeszcze przydać do godziny 22. Noc zapowiada się wietrznie, a w ciągu dnia bez opadów, wiatr w porywach do 18 km na godzinę. Ciśnienie będzie się lekko wahać. Jutro w południe wyniesie 986 hektopaskali, biometr obojętny. W piątek więcej pogodnego nieba, jedynie w górach może przelotnie popadać. Na termometrach od 25 do 27 stopni. W sobotę chłodniej, maksymalnie 22, miejscami pojawi się deszcz, a na południu regionu mogą wystąpić burze z gradem. Powietrze w Małopolsce będzie jutro bardzo dobrej jakości. Miłego wieczoru.